Panie trenerze, niestety porażka 1-3. Chyba zabrakło trochę argumentów dzisiaj. Przede wszystkim w pierwszej połowie zabrakło argumentów. Uważam, że pierwszą połowę troszeczkę przespaliśmy. Dużo dziura była gdzieś, to co było na arce, za dużo trochę dziura była w środku, nie skracaliśmy tak jak powinniśmy. Powiedzieliśmy sobie gdzieś nasze błędy po ostatnim meczu i zanalizowaliśmy. W pierwszej połowie nie wyglądało to najlepiej. Mimo wszystko pierwsza połowa była 1-1, tak? Uważam, że Lechia naprawdę grała do tej pory najlepszą piłkę w trzeciej lidze. W drugiej połowie mimo wszystko uważam, że dużo utrzymywaliśmy się przy piłce. Fajnie to wyglądało, zaczynaliśmy trochę kombinować piłką. Druga bramka ustawiła, można powiedzieć, zawody, bo troszkę głowę chłopacy spuścili. Wyszedł temu troszeczkę strzał życia. Super bramka. Trzecia gdzieś konsekwencja było drugiej, trochę zabrakło koncentracji. Na pewno zabrakło nam argumentów z przodu. Przede wszystkim gdzieś za mało cały czas wykorzystujemy Michała Kotulę, który ma olbrzymi potencjał. Może gdzieś swoją szybkością dużo fajnych rzeczy gdzieś zrobić. Tego nie wykorzystywaliśmy. Nie potrafiliśmy w ostatniej minucie strzelić bramki z linii praktycznie. Mimo, że na 3-2, ale ja uważam, że w końcówce pokazaliśmy po ostatnie gdzieś 15 minut, że potrafimy grać w piłkę. Z drugiej strony, no wiadomo, Lechia miała 3-1, to się to było gdzieś tam. Dzisiaj nie wyszło, za tydzień dąb. Dokładnie, ja powiedziałem przede wszystkim, że chłopacy pokazali w drugiej połowie, że potrafimy gdzieś tam się utrzymać przy piłce, że potrafimy zrobić sytuację. Mamy 5 meczy do końca, trzeba głowę podnieść do góry, robić swoje, pracować dalej, gdzieś te mankamenty, które są, zniwelować. Dobrze musimy się ustawić na dąb. Mamy teoretycznie słabszych przeciwników, nie lekceważymy ich, a nie, gdzieś tam broni nie składamy, mamy 5 kolejek. Ja powiedziałem, że gdzieś moje założenie jest to górna część tabeli. Górną część tabeli to można powiedzieć gdzieś tam różnie odbiera. No nie udało się dzisiaj. Widzimy gdzieś po innych rezultatach trzecioligowych, że tak naprawdę no, gdzieś jedna bramka, dwie bramki decydują. Nie ma jakichś wysokich wyników w tej końcówce tej rundy. W miarę te drużyny są wyrównane. Ściskie z tabeli. Trzeba punkty zdobywać. Ja uważam, że mimo tej porażki, zważywszy na tą drugą połowę, nie mamy się czego wstydzić. No dziękujemy. Trudno. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję.